Muzyczna jedynka. Muzykomania. Jak artysta słyszy takie dźwięki, autor tekstów, to od razu chciałby skomponować słowa do tego, prawda? To prawda, to prawda. A jakie słowa byś napisał do tej zapowiedzi, że to muzyczna jedynka, muzykomania? Trudno mi powiedzieć w tej chwili, ale przede wszystkim bym się przedstawił. Wczoraj zaczynałem z Państwem rozmawiać. Janusz Kondratowicz i... Zbigniew Krajewski, witamy w Muzycznej Jedynce. Ja uważam, że radio to jest mój żywioł. Bardziej niż telewizja, bo radio jest bardziej osobiste. Po prostu trafia nie do takich przemyśleń wydumanych, ale prosto do serca. Ja w ogóle zasypiam, słuchając muzyki nocą, i budzę się, albo jeszcze radio jest włączone, albo sobie włączę. Po prostu radio jest to mój przyjaciel, o, tak bym powiedział. A z Januszem bardzo dobrze się pracuje, ponieważ Janusz jest poetą. Widzimy, jak siedzi mu gdzieś tam na ramieniu muza, podpowiada różne piękne słowa, albo takie, które powodują, że się chcemy uśmiechnąć. Na przykład jak usłyszymy słowa "tyle słońca w całym mieście", nawet w bardzo pochmurny dzień robi się zupełnie inaczej. A to dlatego, że Janusz Kondratowicz to poeta. Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle, stromym zboczem dnia słońce toczy się. Dziękuję za te słowa do tej piosenki. Usłyszymy tę piosenkę dzisiaj na pewno, bo ja też ją bardzo lubię. A pan Janusz zanuci też tę piosenkę? Nie? O nie, ja no mam słuch wewnętrzny. Panie Stefanie, okazał się pan lepszy od twórcy tekstu, tak, wobec tego, tak, bo pan potrafił zanucić pięknie, a pan Janusz nie, bo ma słuch wewnętrzny. Trudno być w studiu Polskiego Radia, w studiu Jedynki i nie pozdrowić tych najwierniejszych słuchaczy, którzy bez radia nie mogą żyć. To są święta, takie radosne, narodziny małego Jezuska, i to nas wszystkich cieszy. To jest pora spotkań świątecznych, odwiedzin, składania życzeń. Dlatego też proszę przyjąć ode mnie życzenia na ten przyszły rok i na wiele dobrych następnych lat.